Miasto Katowice opublikowało dwa raporty na temat polityki kulturalnej w mieście. Pierwszy z zaprezentowanych dokumentów to analiza DNA miasta Katowice Polityka Kulturalna, opracowana przez Fundację Respublika. Celem analizy była chęć podsumowania tego, co się w obszarze kultury w Katowicach wydarzyło. Opublikowany został również program Polityka Muzyczna Katowic, którego celem jest podjęcie działań zmierzających do zainicjowania, a następnie konsekwentnego realizowania programu zrównoważonego rozwoju miasta, a tym samym także całej branży muzycznej w mieście poprzez muzykę. Program opracowali konsultanci z organizacji Sound Diplomacy, światowego lidera w dziedzinie wspierania muzycznych przemysłów kreatywnych. Raporty są diagnozą. Są diagnozą stanu rzeczy w wypadku raportu DNA szeroko pojętej kultury, kultury ze wszystkimi możliwymi aktywnościami. Natomiast raport Sound Diplomacy to jest raport, którego celem jest ocena, w jaki sposób Katowice w stosunku do innych miast kształtują się jako ośrodek życia muzycznego, ale życie muzyczne nie rozumiemy tylko w kategoriach artystycznych, ale również w kategoriach społecznych i gospodarczych. W raporcie znajdziemy bardzo ważne zdanie. Katowice są przykładem niesamowitego miasta, cytuję z pamięci, przykładem ekscytującego miasta, gdzie kultura znalazła się w centrum planowania. To niezwykła przygoda. Bardzo twarde dane, bardzo twarde statystyki przytacza raport. Między innymi sam dopiero z tych gruntownych badań dowiedziałem się, że Katowice są piątym miastem w Polsce, po Warszawie, po Krakowie, po Gdańsku i po Poznaniu, który jest na szlaku międzynarodowych, jeżeli chodzi o zespoły muzyczne, wykonawców muzycznych. To bardzo ważna wskazówka, bo mając tak czy inną lokalizację, możemy dalej jakby w tym kierunku na tym pracować, aby tak się stało. Rzecz polega na tym, że każda złotówka wydana na kulturę to nie jest złotówka bezwrotna. W wypadku muzyki, która jest tak szczególnie powiązana z przeróżnymi usługami wokół, to praktycznie każda złotówka wydana na działania muzyczne, na wydarzenia muzyczne, to 3 złote albo 4 złote, które wracają do gospodarki lokalnej. Ta gospodarka w Katowicach, to jak życie muzyczne w Katowicach, jest też głęboko powiązana z regionem. Katowice, stolica muzyki, jest stolicą regionu, który jest regionem muzyki. One po prostu mają być dla nas głosem doradczym, głosem opiniodawczym, na takiej zasadzie, że ludzie, którzy tworzyli te raporty, przyjrzeli się na pewno z nieco innej strony, spojrzeli na miasto, na kulturę w mieście z nieco innej strony niż my patrzymy. I to jest naturalna kolej rzeczy, że ktoś, kto jest z zewnątrz, ma właśnie takie inne, świeże spojrzenie. Tutaj były kluczowe dwie rzeczy, mianowicie pożegnanie się z efektem ESK, który był, tak jak wspominałam, bardzo twórczy dla miasta, dla środowiska kultury, ale no, nie można żyć wiecznie jednym tematem, który się deaktualizuje siłą rzeczy, nawet jeżeli jest bardzo dobrze realizowany i wykorzystywany do takiej bieżącej działalności kulturalnej. To się po prostu skończyło. Myśmy mieli tego świadomość, stąd w ubiegłym roku zostały podjęte starania o uzyskanie tytułu Miasta Muzyki. Udało się to w grudniu 2015 roku, więc mamy nowe wyzwanie. Więc tak naprawdę DNA Miasta Polityki Kulturalne, to miała być i jest dla nas informacja o tym, że zamykamy pewien etap. Oczywiście przyjrzymy się rekomendacjom, które ten raport zawiera, głównie jeżeli chodzi o nasze myślenie o nowej strategii rozwoju kulturalnego. A raport Sound Diplomacy jest tak zwanym raportem otwarcia, bo to jest projekt, który tak naprawdę dopiero się rozpoczął. Będzie teraz się rozwijał, ewaluował, ma oczywiście też swoje wytyczne i swoje zalecenia komisji selekcyjnej, która dokonała takiego wyboru i też wskazała te obszary rozwojowe i to, co jest, powinno być dla nas ważne po osiągnięciu tego tytułu. Także traktujemy to w sposób oczywiście bardzo poważny i odpowiedzialny. Natomiast to są po prostu narzędzia, które posłużą nam do planowania dalszych działań w obszarze kultury. Raporty są dostępne na oficjalnej stronie Urzędu Miasta www.katowice.eu.